No, panie Romanie, to mamy już wszystko dogadane, tak? No, dziewczynki, podpisujemy. Kacper ciągle siedzi zamknięty w łazience. Ukrywa się, bo właściciel mieszkania chciał jeszcze sprawdzić, czy w pokojach są szczelne okna. Powiem wam, że tak źle trafić, to się rzadko zdarza. Jeden to był jakiś narkoman, a druga kompletna wariatka. Nie, spokojnie, my mamy samych porządnych znajomych, a z takimi ludźmi się nie zadajemy, prawda? Prawda. Dobrze, widzę, że z wami się zupełnie inaczej rozmawia. Było miło, ale to tyle. Ja już muszę lecieć. Skorzystam z łazienki i uciekam, dobra? A to wie pan co, to może jeszcze rozchodniaczka na leweczki, co? No i tyle tylko zostało. Ale pani to mnie naprawdę kusi. Żona ma po mnie przyjechać i będzie zła. Taka wczesna pora, a ja zawiany jestem. No nic po panu nie widać, naprawdę. Proszę się częstować jak najbardiej. Miałem wam jeszcze okna sprawdzić? Ale to wie pan co, no to może jutro, bo teraz za bardzo... Jezus Maria! Co ty tutaj robisz? Dziewczyny! Zuza, kto to jest? Jezus, no nie wiem, Iwona chyba wszedł do złego mieszkania. Słucham? Co za głupoty mi opowiadacie? Przecież ja go dobrze znam. To ty mieszkałeś z tymi wariatami tutaj, tak? No tak, ja tu mieszkałem. I dalej chcę mieszkać. Zuza to moja dziewczyna i nie chcę stąd się wyprowadzać. Niech się pan nie gniewa. Wypowiadam wam umowę. Macie się wyprowadzić wszyscy. I to już. Ale proszę pana, Kacper jest niegroźny. Zresztą sam pan mówił, że to Oskar robi największe imprezy i robi największy syf. Czemu Kacper ma za to odpowiadać? Nie tylko Oskar. Była jeszcze ta wasza wariatka koleżanka. Ela zdaje się, tak? Może powiecie mi, że ona też tutaj mieszka? Ale nie ma takiej opcji. Panie Romanie, uspokójmy się. Ja wiem, że się pan zdenerwował. Naprawdę, ma pan się o co gniewać, ale Kacper to jest zupełne przeciwieństwo Oskara i tej całej reszty. No proszę tylko na niego popatrzeć. No przecież on nie sprawia żadnych problemów. Ja nie wiem, jaki on jest i mnie to nie interesuje. Ale... Nie mam zamiaru ryzykować własnym mieszkaniem po raz drugi. Ale panie Romanie, no proszę na niego popatrzeć. Przecież on jest to taki zwykły, nudny informatyk. On siedzi, coś tam klepie w tych swoich komputerkach. No taki rozmemłany flegmatyk. Halo, ja tu jestem. No widzi pan, ja się po prostu, dziewczyny, nie zgadzam. Nie będzie tutaj mieszkał. No przecież on nie będzie sprawiał żadnych problemów. Dość. No niech się pan zgodzi, no. Niech się pani zrozumie. Pani się wydaje naprawdę rozsądna dziewczyna. Nie może mi w tym mieszkaniu mieszkać ktoś, kto mnie wcześniej zniszczył, prawda? Ale ja tu nic nie zniszczyłem! Ale panie Romanie, przecież podpisaliśmy właśnie umowę. Pan wziął pieniądze. I dlatego wy możecie zostać, ale on nie. No ale proszę na niego popatrzeć. Przecież on jest sierotą. On nie ma nikogo oprócz Zuzy. No... Słuchajcie, czy jesteście w stanie mi obiecać, że... Nic więcej już tu nie zniszczycie? Tak, obiecujemy. Nic już złego się w tym mieszkaniu naprawdę nie stanie. Dobrze, zgadzam się, ale pamiętajcie, będę wpadał na kontrolę. Ale oczywiście może pan przychodzić, kiedy tylko pan zechce. Nie ma problemu. Widzicie? Z tego wszystkiego nie zamontowałem wam kuchenki. Dobrze, no to proszę zostać, a Kacper panu pomoże, tak? Tak, oczywiście. Nie ma problemu. Z tamtej strony.